Hej, ja jestem Joker, a to nowa seria na naszym kanale. W tej serii będziemy prezentować pojazdy czwartego poziomu, które warto mieć w swoim garażu. Na początek, T6 Medium. Dlaczego warto mieć go w swoim garażu? Odpowiedź jest bardzo prosta. Ten pojazd posiada haubicę piątego poziomu o niesamowitych parametrach jak na ten tier. Spójrzmy. 410 średnich uszkodzeń przy 53 penetracji. Na goldzie 350 i 102 penetracji. Ładowanie działa 13,5 sekundy. Szybkostrzelność 4,44. Średnie uszkodzenia na minutę 1822. Celność 0,6. Czas celowania 3,3 sekundy. Jak na ten tier, ta haubica jest niesamowita. A sam pojazd no nie jest raczej najgorszy. Jego mobilność może nie jest fenomenalna, ale raczej da się przeżyć. Wychył działa 12 stopni. No niesamowite jak na ten tier. Pancerz raczej nieistotny, jeżeli chodzi o ten czołg. To jest taka KW2 tak naprawdę na czwartym tierze. Dobra, żeby nie przedłużać, jedziemy z bitewką. Zaprezentuję wam ten czołg, a wy sami ocenicie, czy jest warty uwagi, czy nie. Mapa Tundra. Na piątki, więc jest super. Znaczy będę grał prawdopodobnie full golden. Chyba, że coś bardzo twardego spotkam. Na przykład kawo. Jedynka. Chociaż to nie jest taki twardy pojazd, jak się wydaje. Jedziemy na górkę. A jak widzicie, no... Do najszybszych pojazdów jednak nie należy ten czołg, no ale... Za to ma super działo. I to się liczy. Dostanę, zbiorę. No tam chyba nikt nie podjechał, albo zaraz zostanę. Nie podjechali, dobrze jest. A co to, kurka pusta? Niedobrze. Bardzo niedobrze. Selekcja jest tam. Dobra, to ja sobie jadę. Najwyżej odejdę w ciągu kilku sekund. Jak tam są te deki. No i super, nie trafiłem. Teraz sobie załaduję ładunkowo burzę. Rząsy może mi przywalę przez dwa razy. Nie rąbny mu jednak. Wychylaj się na mnie, nie widzisz mnie, gościu. Ale zabili. Dobra, ja sobie załaduję golda. On się chyba nie wychyli, ta 34. On się mi wstydzi. O, widzicie jak dostał? Znaczy zjadł naszego. Ale coś, zaraz go zjemy. Nie, nie mam jeszcze.
Jak ja to odbiłem? Cud. Super, oni są już na naszym kawie. O, jak dostał za całe HP. A u mnie jak zwykle, w porę telefon dzwoni. Drugi raz go wyciszę. Boże, ja się też nie wypylę. O, Hetzer, nie ruszaj się. O, jak dostał pięknie. Słaby czołg, prawda? Nie ma co, bardzo słaby. A, dobra, zabili mnie. Dobra, idę odebrać ten telefon, bo chyba się już nie odwali. Teraz wracam do was. Dobra. Podsumowanie po bitewce, zobaczmy. 1500 damage'a ponad. Jak na czwarty tier, to jest całkiem spoko. No to oczywiście jestem na minusie, bo grałem na goldzie. Jeszcze można by było przejść do statystyk tego pojazdu. Może nie... Tak mi zacięło się wszystko. Do statystyki. Średnie uszkodzenia. 770 uszkodzeń na bitewkę robię tym pojazdem. Uważam, że to całkiem nieźle jak na czwarty tier. A ogólnie co mogę powiedzieć o tym czołgu? Super jest tak naprawdę. Ten czołg jest niesamowity po prostu. To jest taka kawo dwójka na czwartym tierze. Naprawdę warto go mieć. Dobra, ja będę kończył. Jeżeli filmik wam się podobał, zostawcie łapkę. No i tam suba, jeżeli chcecie. Zostawcie, fajnie by było. Dzięki za obejrzenie. Hej.